Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, mam pytanie. Chodzi mi, czy trwają jakieś prace w ministerstwie właśnie na poszerzenie tej pomocy prawnej, szczególnie właśnie dla osób ubogich, niezamożnych. Czy państwo nie zastanawiali się nad jakimiś właśnie rozwiązaniami, chociażby w taki sposób, że czasami studenci nawet prawa zwracają się, czy jakieś tam nieodpłatną pomoc prawną, czy jakieś dyżury przy sądach, czy jakiekolwiek rozwiązania myśleli się? I czy w jakim kierunku będziemy szli w sprawie właśnie uwolnienia zawodów prawniczych, które by też niejako ułatwiły dostęp do tej pomocy prawnej dla tych osób, bo mam nadzieję, że wtedy także i koszty by były obniżone, a jakość by była podwyższona, bo niejako rynek sam by wymusił na to, żeby każdy starał się o tego klienta. Czy tutaj jakieś prace trwają? I także pytanie, czy państwo nie zamierzają wprowadzić, chodzi o koszty aplikacji, jakoś obniżyć, czy może wprowadzić w formie jakichś bonów, żeby ktoś mógł później w przyszłości spłacać to, bo też wiemy, że niestety nie wszystkich jest dzisiaj stać, czy jakiekolwiek właśnie prace w ministerstwie w tym kierunku idą właśnie wspomożenia, bo dzisiaj często ci młodzi ludzie do późnych godzin siedzą w kancelariach, a później wieczorami bądź w nocy pracują w barach. No a niestety to nie ma się nijak właśnie do tej jakości późniejszego wykształcenia, są często przemęczeni. Czy nie można by było ich właśnie w jakiś sposób tutaj wspomóc?